Cześć, tutaj Ania. Wiele klasyków rocka pojawiło się już w Dzikim Uchu, dlatego jeżeli zabrakło waszych ulubionych piosenek, sprawdźcie koniecznie nasze poprzednie filmy. Zachęcam was do tego, żebyście subskrybowali Dzikie Ucho. Zapraszam na nasze media społecznościowe oraz na Patronite Dzikiego Ucha. Cześć kochani, miło was wszystkich generalnie nie widzieć. Tylko raczej fajnie, że wpadliście. Jaki stres na waszych bardzo twarzy. Miło tu być, ale jesteśmy bardzo przerażeni. No, gdzie jest Grzybek? Co to jest? Pytanie. Dzisiaj oglądać będziecie teledyski do 6 piosenek rockowych. Będziemy sprawdzać, czy słyszałyście je wcześniej, czy znacie ich tytuły i nazwy zespołów. Będziecie zapisywać je na tabliczkę. Teledysk z muzyką. Właśnie, będzie muzyka. Super. Okej, okay, dobra, to może damy dać radę. Słuchacie rocka? Trochę. Nie, właśnie w sumie jest problem. Totalnie absolutnie nie. Nic w ogóle. No to będziemy najlepsi. No dobra, zobaczymy. Ty też trochę. Ja też trochę, ale ja tak nie mam, chociaż AC/DC to jest jednak bardzo fajne. No, najgorsze jest to, że ja znam tego typa, ale nie wiem jak się nazywa. Co? Aha, zapomniałam, że ty nic nie słyszysz. Tylko nie napisz tego strachów na raków. No. No of course, że znam. Jak mi powiesz, że tego nie znasz, to... Znasz? Oglądam. On tak tupie nogą jak Michael Jackson. Może nie słyszę, co mówię. A przypadkiem Elvis tak nie robił tak nogą? Wiesz, że wiem, że to nie jest Elvis, to nie... No, Elvis. Zupełnie nie mój styl. No, totalnie. Ja tak, jest niesamowity. Ostatnio zagrał chyba koncert w wieku już podeszłym i dalej wytrzymał. Widzisz ten znaczek pomentowy? Chyba wiem. Żero... Myślisz? A jak ja nie wiem, to mam po prostu, nie wiem, kreskę zrobić coś, czy nie wiem. A! 3-4 Rolling Stones. Get love. I can't get no satisfaction. Rolling Stones. Rolling Stones. Ja na początku myślałam, że to jest Kiss, bo tam jest taki watermark na dole. Ale jest, oni są inni, oni mają właśnie pomalowane twarze. Oni mają inne właśnie oni te. Oni mają pomalowane twarze. Słyszałam o zespole, słyszałam piosenkę, nie znam piosenki, nie słucham zespołu, ale szanuję jak ktoś słucha. Też szanuję jak ktoś słucha, ale totalnie nie mój styl, ani trochę. Jest co prawda jedna z nielicznych piosenek Stonesów, którą znam, ale znam. Ściągnęłam od Bawora. Ja najpierw ściągnęłam od niej, ale myślałam, że chodzi o The Rolling Stones, bo mówi, patrz watermark, a ja mówię... No, wow. Mega! I nawet źle... Okej. Okay. A, już wiem, z czym się skojarzyło. Z tą piosenką tego... Maroon 5'a. Tam był ten... Jego twarz się przebijała, czy coś tam. I wanna move like Jagger. No, trochę lekka kraksa bym powiedziała. Czy słyszałyście tę piosenkę wcześniej? Tak. No ich jest jeszcze Painted Black. To jest o wojnie w Wietnamie. Znani są chłopaki. Coś tam jeszcze Sympathy for the Devil chyba. Ja generalnie bardzo lubię rock i generalnie słucham eski rock. Nie wiem, czy to jest lokowanie produktu, ale słucham radia od bardzo, bardzo... Od zawsze w sumie wychowałam się na tym radiu. Pozdrawiamy Agnieszkę Szkutę. Pozdrawiamy serdecznie. Wiem, że na swojej jedynej trasie koncertowej w Polsce próbowali wyjechać z wagonem wódki, ale ich nie wypuścili. No niestety, no wtedy to było NRD. Są bardzo popularni. I że, to jest... I że było takie, jest nawet takie czasopismo, The Rolling Stone, i to oni też trochę od nich się wzięło. Bardzo lubię historię Micka Jaggera, kiedyś robiłam do szkoły jego drzewo genealogiczne, bo generalnie jego wnuk jest starszy od jego dziecka. A to prawnuk w ogóle chyba, ja nie mogę. Że prawnuk Micka Jaggera jest starszy od jego dziecka. Trzeba to rozrysować. O, mogę wam coś zapisać. To jest Polak. Tak. Marzeniami. Wiedziałem, że to będzie. Wiedziałem, że to będzie. No co mam, nie chciałem. Uczyłam się. Żyłem jak król. Właśnie na koszulki idealnie, no. Jezu, nie chcę powiedzieć błędu ortograficznego. Riddle jeszcze. No oczywiście, że Riddle. Tylko no. Do klubu pomóc. Jam session do rana. Tam królował blues. Poniali ludzie nie powrócą. Nie powrócą. Wersja koncertowa to jest trochę inne. Ostatni hippies. A
A ja nie pamiętam, jaki to jest zespół. Mamo, przepraszam. No nie, no ja słyszałam tę piosenkę, ale nie wiem, kto to jest. Co ty napisałaś? Polski zespół rockowy. Jezus Maria. I to się zgadza. Nie znam tych polskich i tyle. No, no nie znam. Mogę pokazać? Nie znam tego. Możesz. Tak jest. Coś czułem, że może być Jam, ale... Co za spoiler? Miałeś... A co? No ale... Nie, no dobra. Przepraszam. Dokończę tylko. Tak coś czułem, że może być Jam, ale nie wiedziałem, że akurat w tym samym momencie jak pomyślę, więc... Dla mnie Jam się... Jak ja byłem na koncercie, to śpiewał Beisler. O matko, ale wstyd. Nie, wychodzę. Wychodzę stąd. To był Jam. A, to już Jam, to już Jam to zespół od razu. Dobra, dobra. O nie, to nie wiedziałem. No whisky, no przecież się śpiewało na Sylwestra. Z mamusią. Co ty mówisz? Ale najlepiej przesłyszę, dawaj mi to. Szkoda strasznie chłopaka. No to jest człowiek, którego mi jest chyba najbardziej w ogóle szkoda ze wszystkich muzyków. No jeszcze Jimmy. Jima Morrisona. No. Nowa odpowiedź. Nowa odpowiedź. Nie przejmujemy się brakiem wiedzy w zakresie piosenek rockowych. Szczególnie polskich. Tak. Słyszeliśmy wcześniej to. Tak, ja też, no zdarzyło się. Z radia może z imprez, może też, bo w sumie na niektórych lecą z Spotify'a. Dziękuję. Ale to była jedna z pierwszych piosenek, których się nauczyłem grać na gitarze. Taka ciekawostka. Uwielbiam tę piosenkę, ma przecudowny vibe generalnie i taka po prostu, no... Zawsze dobrze się jej słucha tak naprawdę, czy to na imprezie, czy to samemu w domu, czy to z kimś, po prostu do wszystkiego pasuje. No niesamowity był koncert, już bez Riddla oczywiście, no bo to jednak, no niestety umarł tam w latach 80-tych, 70-tych, jakoś tak. Ale bardzo mi się podobało, zwłaszcza ci bracia od Rębę, że tacy starsi panowie naprawdę, ale nawalali na tym basie równo. Słyszałem tą piosenkę, ale w ogóle nie słucham rocka, tak w radiu gdzieś po drodze, autem czy coś, tak to się gdzieś słyszało, ale... to jest akurat fajna tak, piosenka taka. Jerzy Stypczyński, tak, to jest chyba gitarzysta. No to czołówka gitar na pewno w Polsce. Jeśli chodzi o Jam, to Vehikuł za bardzo nie słuchałem, ale inne utwory zaglądam do nich bardzo często. Na przykład List do M jest dla mnie świetny. No nie chcemy całego odcinka dominować, tak to byśmy właśnie zaczęli jeszcze List do M i tak dalej. Nie ma co, nie ma co. Trzeba dać szansę wszystkim. Jedyne polskie zespoły, które bardzo lubię, ponieważ mój... Sorry. Ponieważ mój tata słuchał tego na okrągło, to jest Teal Off! Wow, ale jakie makijaże! Kojarzysz to? Piosenkę tak, ale absolutnie nie pamiętam ani tytułu, ani wykonawcy. O kurde! Ja nie wiem, czy to się zaczyna tak długo, to jest długi tytuł, czy krótszy niż mi się wydaje. Ja nigdy nie pamiętam tytułów. Ale znam to. Ale to jest I Was? Chyba tak. Moja odpowiedź. Give me, jakoś tak? Nie mam bladego pojęcia, w sensie znam piosenkę, ale strzelałam. I was made for loving you, baby. I was made for loving you. Pomyliłyśmy tekst, nieważne. Grali koncert dla rekinów podobno. Akurat to jest mega popularne moim zdaniem, w sensie ta piosenka jest taka mega ten popularna, że dużo osób ją zna. Bo tam był z tyłu napis Kiss i stwierdził, kurde, może to nazwa zespołu. Bardzo uwielbiam tę piosenkę i moim zdaniem jest to bardzo dobra piosenka. To jest chyba drugi ulubiony zespół, na pewno z rocka. Nawet mi nic nie mówi, tak szczerze mówiąc. No ale... My też nie. Na pewno komuś coś pomógł. Mój ojciec lubi Kiss i był na koncertach i w ogóle. Ale absolutnie nie kojarzę tego zespołu, a piosenkę znam bardzo dobrze. Ja jadę też na koncert Kiss, bo jest w Łodzi. 3 czerwca, End of the Road. Ale jakim cudem ty się skupiłaś na tle, jak oni tak fajnie umalowali? Bo tam miałeś takie fajne błyskawice, ta ciąga też była fajna. Czekam, aż Paul Stanley po raz ostatni rozwali gitarę i rzuci tu. To jest świetny wokalista. A co, ostatnia trasa koncertowa, ever? Tak, chyba. Znaczy no, oni już kończą od kilku lat. Ja nie pamiętam, skąd ja znam, ale
po prostu znam. Słyszałem, pewnie, że słyszałem, ale mówię tak, no tak, żebym sam wpisał ją w Spotify'a i wyszukał, ja założył słuchawki z przyjemnością, to na pewno nie. I chyba z tą piosenką było tak, że czasami jak tworzy się playlistę na Spotify'u, to potem jak się ta playlista skończy, to daje takie podobne utwory i chyba to było akurat to. Słyszałem, ale totalnie nie znam zespołów rockowych takich, naprawdę, aż mi wstyd. Człowiek się uczy całe życie. Ale bardzo, bardzo charakterystyczny zespół, bo ma te wszystkie swoje make-upy, zbroje. No. I to już taki mocniejszy rok. Jak jeździłam do szkoły z moim ojcem, to słuchaliśmy takiej stacji Rock Radio. I tam właśnie były sobie piosenki różne, rockowe. To tak jak płyta, tak? Odpowiedz mi. Tak. Dobrze. Domyślam, że to nie jest Warszawa. A teledysku nigdy nie widziałem. A tu fajnie tak mielą uczniów. Tak tam na mięso. O, to nie wiem, czy fajnie. Ale wariat. Ale to jest taka manifestacja i politycznie coś tam. Patrz, to ty. Hej. Hey, Charles. Leave us kids alone. Kurka, rurka. No niestety, takie system. Breaking the... O, przepraszam, właśnie ci powiedziałam. Kolejna piosenka, którą znam. Znam bardzo dobrze, nawet praktycznie cały tekst na pamięć, ale też nie mam pojęcia, co to za zespół. No mi tylko Depeche Mode coś. Tak mi się wydaje. Tak? To ty masz wykonawcę, ja mam tytuł. Moim zdaniem jest super. Moim zdaniem co z tego, jest, że nie wiemy, czy ktokolwiek jest poprawny. To jest Depeche Mode, ale nie jestem pewien. Nie. Otóż, nie. Pokazuję Another Brick in the Wall. Another Brick in the Wall. Tak, bo to jest... Wszyscy myślą, że to się nazywa... We don't need no education. O właśnie, a to się tak nie nazywa. Another Brick in the Wall. Wall czy walls? Wall. Pink Floyd. A to tak, Pink Floyd, faktycznie. Ale tytułu nie znałam. A gdzie jest? Tak, pomogę ci, Haniu. Jezu. Co to jest? Ale powiedziałam na głos ten tytuł. Pomogłam ci. Kurde, bardzo lubię tę piosenkę. Jest absolutnie bardzo fajna, ma taką fajną moc w sobie. I też przekaz fajny i w ogóle tekst. A więc dobrze wiedzieć. Ta piosenka jest klasykiem, ale kurczę, no nie no. Kojarzę, ale ja słaba jestem w tytuły. To jest nagrane jako bunt dzieci, coś, że nauczyciele są jakby źli i w ogóle, żeby ich nie gnębić dzieci, coś takiego. Ale właściwie to Pink Floydów to ja to jakoś nie znam bardzo. Ja też znam. Myślę, że to znam i z tytułu to by było na tyle. Ja to kiedyś słyszałam, jak byłam młodsza trochę i widziałam ten teledysk. Myślę, że z chęcią go obejrzę jeszcze raz, bo mam wrażenie, że ma tyle różnych detali i myślę, że on jakby... Też tutaj widzimy wycinek, a myślę, że on opowiada jakąś taką fajną historię, więc myślę, że koniecznie ją muszę obejrzeć. Ta piosenka jest trochę taka... Taką niepewność właśnie wzbudza. Teraz jest dobrze. Mamy cegłę w ścianie, w murze. To Pink Floyd, taki trójkąt stęczą, taką okładkę znaną albumu. Tak, no to właśnie. Oni, no. Razem ze mną pić. Moja dysleksja. Mogłaś moją być? Nie zmieścimy się. Ach, inaczej to trzeba zrobić. Nie jeden raz. Nie jeden raz. No. Przykro mi teraz jest bardzo. Mogłaś być już na dnie. A nie byłaś. Nigdy. Nie mogę. Nie dowiem się. Co straciłaś? Jan Borysewicz na gitarze. Też niesamowite gitarzysta. A nie byłaś. I tu się pojawia problem, bo absolutnie słucham tego ciągle. Dobra, kryzysowa narzeczona. Tak, i teraz ale próbuję sobie przypomnieć zespół. Czekaj. Nie znam, nie wiem, nie znam tego. Ale znam piosenkę. To się liczy. Był tak, Lombard. To nie jest Lombard. Perfekt też nie, to tym bardziej. Czerwone gitary, kryzysowa narzeczona? Kurde. Pasuje do perfektu. Jak bardzo ja nie, proszę, mamy jak ja nie zgadnę, kto to. Mamy kryzysową dobrze, narzeczoną. Tutaj już Zuzia musi wiedzieć. Źle powiedziałam? Dobrze powiedziałaś, tylko Michał nie ma napisane, więc nie wiedziałam, czy nie wiesz, czy zapomniałeś zapisać. Tak, wiem, Lady Pop, tak. No i właśnie dlatego nie zaliczamy tego. Dlaczego? No bo nie napisałeś. No ale to nie mi, ale no... Kryzysowa narzeczona. Na pewno tytuł.
tytuł się zgadza, jest to Lady Punk. Lady Punk! Nie! Lady Punk! Ale wstyd. Mój ojciec, jeśli to obejrzy, chyba mnie zje. Mieszkam na osiedlu z takim chłopakiem, co jest właśnie gitarzysta Lady Punku, jest jego ojczymem. Naprawdę kryzysowana rzecz? Serio? Jakby ja nie strzaiłaś kropek? No mogła, ty nie strzaiłaś kropek wymyślając tytuł nowy piosenki, Podstawowa na każdej imprezie. Na dnie. A nie byłaś. Ale znamy piosenkę. Piosenka jest cudowna. Absolutnie ją uwielbiam. Ale my znaliśmy praktycznie każdą piosenkę. Tak. A nie znaliśmy... No ja w sumie każdą. Ja nie znałem tytułu w większości, ale ja zespołów tym bardziej. Mimo tego, że jesteśmy młodzi, wiele osób może nas nazywać, że jesteśmy jeszcze młodziakami i tak dalej, to nie. To młodzież umie się bawić do takich utworów. Takie bardziej tak, znane, tak samo starsze. Jak do Krawczyka. Bardzo lubię. Jeden z lepszych polskich zespołów chyba, rockowych. A znacie Lady Punk? Inne ich piosenki? Tak, ale teraz nie wymienię, bo wymienię źle. Poza tym to co, jakaś tańcz głupia tańcz, zawsze tam gdzie ty, mniej niż zero. Stacja Warszawa chyba jest. Fabryka Małp, dużo piosenek, dużo mają. Ja na przykład w ogóle nigdy nie rozumiałam w tej piosence, że tam jest właśnie mogłaś być już na dnie, a nie byłaś, nigdy nie dowiesz się, co straciłaś. I zawsze się zastanawiam, o co w tym chodzi. Jeśli ktoś z was wie, co autor miał na myśli, napiszcie nam w komentarzu, będę bardzo wdzięczna, rozwikłam swoją zagadkę z dzieciństwa. A tu są przekminy. A czy znacie Kamila Krupicza? Tak! Przecież to jest takie słoneczko! Znamy Kamila. Fun fact jest taki, że w tym teledysku pupę, którą widziałyście, to jest pupa cioci Kamila. Wow! Koniec! Pozdrawiamy ciocię Kasię. A w prawym górnym rogu znajdziecie odcinek, w którym Kamil o tym mówi. Kamil, pozdrawiamy ciebie, Kamil, i twoją ciocię. A to jest najnowsza, jeśli chodzi o ten. Widać po teledysku. Chyba jestem zagięty. Okej, wiem kto to jest chyba. Pierwsze słyszę. To jest Dave Grohl, tak? To jest Dave Grohl. I oni śpiewają Everlong normalnie też. To jest jakiś taki... nowoczesny. Ale fajny. Ale to już jest ostrzejsze. W Nirwanie był. Dokładnie, perkusistą. A teraz śpiewa. Śpiewa. Powiedział tytuł na pewno, ale nie słuchałem. Ale to nowy jakiś chyba. No ewidentnie. Tak wygląda. W sensie twarz stara, ale tam nowych ma kolegów. Fajna piosenka. Znam bardzo dobrze tą piosenkę, ale oczywiście znowu... Nie, to ja piosenki totalnie nie kojarzę. Kurde. Ale... Your ale Place? To nie są Red Hoci? Nie, to nie są Red Hoci. Ja nie słyszałam w ogóle tej piosenki, więc taki połowiczny wstyd, bo... Ja też, bo to jest jakiś... nie mam jak wiedzieć. To jest jakiś taki nowszy zespół, no bo jest taki... No, kamera jest bardziej i w ogóle... Ale katastrofa, naprawdę. Lekka kraksa, można by rzec. Mogę pokazać moją odpowiedź? Nie wiem, ale mocne. Czy słyszeliście tę piosenkę wcześniej? Absolutnie tak. Ja nie. Bardzo ją lubię. Nie pogrążajmy się aż tak. Proszę, nie pisz tego. Ja nawet nie wiem, jak się to pisze. Dobra, ja zrobiłem trochę inaczej, też nie wiem, ale też było takie typowe, takie... Nie wiem, ale bardzo agresywny był ten teledysk. Sad story. No, poproszę. I'm not like the others, surrender. Niestety nie. No, ja napisałem to Everlong, chociaż wiem, że to nie jest to. Ja nie napisałem nic, bo to by było oszustwo. Tytuł piosenki to jest The Pretender i zespół nazywa się Foo Fighters. Nie znam. Foo Fighters. Foo. Foo. Walczą z Foo. Foo Fighters. Nie kojarzę totalnie. Dave'a Grohla lubię bardzo, no. Takie mam wywiady śmieszne na YouTube. Niestety nie znam tego pana. Ale no, fajna piosenka, naprawdę. No, piosenka też ma właśnie fajny tekst i taki z przekazem. Nie wiem, bardzo fajni są. W sensie z tego sobie, no, taki szczecie świeży. Fajny był wstęp, taki... Tak się typowo dar, ale fajnie mi się podobało właśnie tak na gitarze, tak prosto, takie... Tak, właśnie, modern rock, tak? I teledysk też fajny, taki energetyczny. I z którego to roku? 2007. Naprawdę, teledysk... bardzo dobry. Mocniejszy troszkę rock, ale dobrze, fajne. Podoba ale mi się. Ale jest gitara, jest tak. Mocnienie, uderzenie. Gitara tak, też fajna. O nich jest ostatnio głośno, ponieważ kilka dni temu zmarł ich perkusista. Naprawdę? Mhm.
O tym nawet nie słyszałam. A oni są jacyś nowi, no nowi, no już... Kojarzycie zespół Nirvana? Tak. No pewnie. On był ich perkusistą. No to sytuacja nabiera więcej sensu. Macie ulubioną piosenkę z tego zestawienia? Nie ma takiej piosenki. No, chyba tak. To jest taki, to jest bardzo fajna piosenka. Przysłana żona. Narzeczona. No właśnie, to jest... Wiadomo. Tak, jedyną, którą znałem, Dżemu. Nie, na taki był czas na pewno. No, między Kiss a Dżem ja bym się jednak zastanawiał. Taka healthy middle. Że nie jest taka, takie, że to nie jest taka ostra perkusja, ale to nie jest też takie flaczki. Zaraz mnie porysujesz tym markerem. Nie, jak w tą stronę trzymam, to... No, w ogóle nie. Ja absolutnie uwielbiam wszystkie, ale... Generalnie uwielbiam rock, ale chyba stary polski rock ma dla mnie tak niesamowity vibe, że myślę, że Kryzysowa Narzeczona i Wehikuł Czasu. Lubię tę piosenkę Another Brick in the Wall. Specjalne podziękowania dla następujących patronów. Zuzia Kania, Sławek Waloszek, Paweł Szymański, Michał Wagner, Piotr Wernicki, Tomasz Mak. Bardzo proszę, mamy jakieś nuty, mamy jakieś pomysły. Możecie generalnie nam powiedzieć, jak się rysuje klucz wiolinowy, czy wiolinowy, jak wio! Wania przyszła, narysowała. Ale przez przypadek wyszło. Przez przypadek, ale wyszło. Tu. Tato, przepraszam, naprawdę. Ja nie wiem, co się stało, ale ja po prostu czasami nie pamiętam, serio. Ja naprawdę mega przepraszam, no. Jeśli chodzi o stary polski, znaczy o polski rok, to piosenki będą chyba z nami na zawsze. To były takie czasy, w których muzyka w Polsce tak się rozwinęła. Teraz mogą być jakieś hity wydawane i tak dalej, mieć po ileś tam milionów wyświetleń, ale jednak sentymencik będzie. Tak chyba zostanie.